Tutaj w tle za rzeką widzicie zamek w Malborku. Zanim jechaliśmy, czytaliśmy sobie opinię, że hałaśliwa ulica, ale tej ulicy na polu namiotowym praktycznie nie słychać. Bardziej uciążliwe są pociągi, ale to jest nawet coś przyjemnego, jak tam co jakiś czas jakiś przejedzie, więc nie ma tragedii. Tutaj właściciele budują obiekt, połączony będzie z restauracją. Mam nadzieję, że pyszną. Ten pomost, który widać do zamku przez rzekę Nogat, bardzo przyjemnie się buja, jak się po nim idzie. A tutaj jest właśnie trasa kolejowa, gdzie pociągi nawet i potrafią co 15 minut przejeżdżać. Ale nie jest tejże. W polu namiotowym jest dużo takich budek ze stolikami, gdzie można sobie fajnie posiedzieć. Dla dzieci tutaj jest też atrakcja do wspinaczki, chodzenia, zjeżdżania. My spaliśmy tutaj w tym namiocie dachowym. Za nocleg zapłaciliśmy z dostępem do prądu 110 zł. To już jest kolejny dzień. Rano jeszcze było niebo troszkę zachmurzone, w nocy padał deszcz. A później się zrobił upał.
Na kempingu prysznice są duże, czyli można się, nie wchodząc jeszcze do prysznica, rozebrać, przebrać i tak dalej, wtedy się wykąpać. Łazienki są czyste, więc tutaj na plus. Zwierzęta na kempingu również są bardzo mile widziane, żadnego z tym nie ma kłopotu. Co kilkanaście metrów też są skrzynki do podłączenia się do prądu. Zanim tutaj przyjechaliśmy, zadzwoniłem, odebrał bardzo sympatyczny pan. Gdy przyjechaliśmy, przywitała nas właścicielka pola namiotowego, również bardzo sympatyczna i dzięki temu panuje tutaj też taka bardzo przyjazna atmosfera. Dostaliśmy na samochód wlepkę, czyli też super. Tutaj u góry widać bar bistro na fali.
Poszliśmy tam sobie zobaczyć, to jest restauracja po kuchennych rewolucjach. Jedzenie całkiem spoko, szał nie robiło, więc jak to z Magdą z reguły bywa. Moim zdaniem dużo lepsze jedzenie jest u Flisaka, czyli kierując się właśnie w stronę zamku. Po lewej stronie, przed tym bujającym się mostem. Tutaj w tym stawie kąpać się nie można, ale widać jak karpie co chwilę się rzucają tam, takie dosyć spore. I tak w ramach zakończenia, czy bym tutaj wrócił? Na pewno tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia.